że ten podręcznik to jest taka lektura może pomocnicza, po którą zawsze warto sięgnąć, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo chcemy coś sprawdzić. Pojęcie jest bardzo względne, nauczyciel i uczeń, bo nauczycielem może być uczeń, może być młody człowiek, który po przeczytaniu broszury wytłumaczy babci albo dziadkowi, na czym polega demokracja bezpośrednia, wtedy babcia albo dziadek stają się uczniami. Oczywiście rozdział ostatni, który zawiera te najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tego typu demokracji i oczywiście odpowiedzi na te pytania. Instytut Demokracji Bezpośredniej to nie tylko filmy i wywiady, które możecie oglądać na YouTubie, na kanale lub bezpośrednio. Jednym z projektów jest broszura informująca, edukująca o demokracji bezpośredniej. Dzisiaj na kanale goszczę profesora Mirosława Matyję, autora tejże broszury, i to właśnie o niej będziemy mówić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czas temu na kanale tutaj już zapowiadaliśmy właśnie, że ta broszura powstaje, że ona wchodzi do szkół. Teraz już ona jest opublikowana, przynajmniej w takiej formie wirtualnej. Chciałam się zapytać, do kogo jest kierowana ta broszura? My tutaj się chwaliliśmy, że ona wchodzi właśnie do szkół, że dzięki temu będzie więcej demokracji bezpośredniej nauczanej w szkołach, ale czy ona jest tylko dla nauczycieli i uczniów, czy to taki mini podręcznik o podstawach demokracji bezpośredniej dla każdego? No, przedmiot demokracji bezpośredniej teoretycznie, przynajmniej już teraz wchodzi do szkół, to było ogłoszone przez oficjalnie 2 tygodnie temu w NYS-ie przez pana ministra Czarnka, z tym, że on powiedział, że jak na razie to wchodzi fakultatywnie. Niemniej jednak jesteśmy świadkami pewnego przełomu, jesteśmy świadkami pewnego. Może nie wstrząsu, ale nowum, jeśli chodzi o polską oświatę, dlatego że jeszcze parę miesięcy albo nawet parę tygodni temu to byłoby nie do pomyślenia, że przedmiot demokracji bezpośredniej wchodzi do polskich szkół, bo to jest precedens, jakby nie było o skali międzynarodowej, bez przesady. I no, ale to jest fakt i broszura rzeczywiście stała się albo staje się lekturą fakultatywną, a celem tej broszury jest przedstawienie nieznanego, ciągle jeszcze nieznanego wielu młodym i nie tylko młodym Polkom i Polakom oddolnego, bezpośredniego modelu współrządzenia państwem i samorządem, w którym obywatel staje się podmiotem, a nie przedmiotem i staje się współdecydentem w procesie polityczno-decyzyjnym w sprawach, które go bezpośrednio albo pośrednio dotyczą. I tutaj wcale nie chodzi o jakieś rządzenie przez ludzi, ale bardziej chodzi o stworzenie możliwości pokazania młodym obywatelom, młodym Polkom i Polakom, jak funkcjonuje demokracja bezpośrednia. Broszura oczywiście skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, do nauczycieli i do uczniów, ale nie tylko, bo ja już spotkałem się osobiście z organizacjami, szczególnie pozasejmowymi, które zamierzały docierać z demokracją bezpośrednią, z ideą demokracji bezpośredniej do różnych środowisk, na przykład do rolników, do rencistów, do emerytów, ale nikt naprawdę nie myślał o uczniach, o szkołach, a to jest przecież potencjał, bo właśnie o to chodzi. I stąd ta właściwie waga tej broszury, tego podręcznika. A jeśli mówimy o nauczycielach i o uczniach, do kogo ta broszura jest skierowana, to tutaj to pojęcie jest bardzo względne, nauczyciel i uczeń, bo nauczycielem może być uczeń, może być młody człowiek, który po przeczytaniu broszury
wytłumaczy babci albo dziadkowi, na czym polega demokracja bezpośrednia, wtedy babcia albo dziadek stają się uczniami. Krótko mówiąc, broszura jest napisana zdecydowanie dla wszystkich, którzy są zainteresowani oddolnym i bezpośrednim sposobem współrządzenia w państwie i w samorządzie w Polsce. To przekazywanie tych informacji dalej poza szkołę, którą właśnie tutaj też tak ideowo uczniowie by mieli robić, myślę, że jest bardzo piękne, ale też realne. Bo sama pamiętam, jak chodziłam do szkoły, to potem miałam ochotę właśnie uczyć moich dziadków tego, czego ja się nauczyłam w szkole, więc myślę, że Dokładnie. tutaj Miejmy nadzieję, jest że takie takie. zjawisko nastąpi. Tak, musimy właśnie na to liczyć. Myślę, że właśnie całkiem prawdopodobne to jest. To już wiemy w takim razie, do kogo jest ta broszura, pośrednio tak naprawdę do każdego z nas, a co w niej w ogóle możemy znaleźć. No, krótko mówiąc, możemy w niej znaleźć kwintesencję demokracji i demokracji bezpośredniej. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, czym właściwie jest ta demokracja i czym jest demokracja bezpośrednia. Bo my ciągle słyszymy właściwie na okrągło, szczególnie przed wyborami, takie zwroty, takie pojęcia jak w imię demokracji, dla demokracji, demokratyczny porządek, demokratyczne reguły gry. Politycy walczą o demokrację, inni znowu bronią demokracji, inni znowu na końcu języka mają takie powiedzenie, że demokracja należy do nich, do danej partii, inna partia ma inną demokrację i tak dalej, i tak dalej. Ale tak właściwie to rzadko albo coraz mniej zastanawiamy się, czym naprawdę ta demokracja jest, a w ogóle praktycznie nie zastanawiamy się, czym jest demokracja bezpośrednia. I oczywiście wiadomo, że demokracja to jest forma ustroju państwowego z mechanizmami sprawowania władzy i tak dalej. Z reguły niestety w tym kontekście mamy na myśli demokrację parlamentarną, a więc tą, której model funkcjonuje również w Polsce. Ja tutaj mówię najchętniej o demokracji w tej chwili już parlamentarno-elitarnej, albo demokracji wyborczej, albo o demokracji fasadowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że nastąpiło pewne wypaczenie demokracji w Polsce, nie tylko w Polsce. Dlatego ważne jest, aby po prostu wytłumaczyć, zrozumieć i wytłumaczyć innym, czym naprawdę ta demokracja jest, i to jest zawarte w tej broszurze. Chodzi właściwie o to, aby społeczeństwo było maksymalnie wciągane w proces decyzyjny i aby decydująca była wola większości w społeczeństwie. I to są właśnie te podstawy demokracji i szczególnie demokracji bezpośredniej. I właśnie ta broszura tłumaczy, czym jest demokracja i w szczególności czym jest demokracja bezpośrednia. Oprócz tego broszura objaśnia, jakie bezpośrednio demokratyczne instrumenty mamy aktualnie w Polsce i jak moglibyśmy je wykorzystywać, albo jak je wykorzystujemy. Albo dlaczego nie wykorzystujemy ich dostatecznie, optymalnie. Jednocześnie podręcznik określa, czego brakuje w Polsce w tym zakresie, co można byłoby udoskonalić, jakie instrumenty poprawić. A jest tego naprawdę wiele, jeśli chodzi o poprawę tych instrumentów bezpośrednio demokratycznych, albo ich namiastek, które jakby nie było, ciągle mamy w Polsce i marzymy o tym, aby je po prostu udoskonalać. I wreszcie w broszurze jest zawarta również, to jest może najważniejsze, wizja naszego państwa i społeczeństwa, zakładając sytuację, w której mielibyśmy te instrumenty bezpośrednio demokratyczne, funkcjonujące i efektywne, a nie tylko pseudoinstrumenty, które aktualnie posiadamy. Według mnie warto z tą broszurą się zapoznać i tutaj naprawdę ryzyko przeczytania tej broszury jest minimalne. Dlaczego? Bo broszurę można pobrać darmowo na stronie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, a poza tym ona jest wymiarowo nieporównywalna na przykład do trylogii Sienkiewicza czy do powieści Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej.
Dlatego ryzyko jest minimalne. Ja bym naprawdę zachęcał wszystkich, którzy są zainteresowani demokracją bezpośrednią, albo w ogóle, którzy są jeszcze w stanie sobie zadać pytanie, czym naprawdę jest demokracja, zachęcałbym do zapoznania się z tym krótkim podręcznikiem. Tak, tutaj potwierdzam, bo ten podręcznik, chociaż jest bardzo nasycony, jeśli chodzi o wiedzę, no to rzeczywiście nie jest taki długi, więc ta liczba stron nas nie przytłoczy. Jesteśmy to w stanie spokojnie przerobić i przeczytać. Ze względu na to właśnie, że on nie jest taki za ogromny objętościowo, zastanawiam się, czy znajdą też tam jakieś ciekawostki czy informacje wartościowe osoby, które już się zapoznały z ideą demokracji bezpośredniej albo na co dzień są zaangażowane w życie polityczne i to nie będzie dla nich nowum. Oczywiście ten podręcznik to nie tylko edukacja. Na pierwszym miejscu myślimy oczywiście o edukacji, ale tutaj pisząc ten podręcznik w ramach Instytutu nie miałem tylko na myśli uczniów, nauczycieli, ale również nawet pewne ruchy polityczne, pewne ugrupowania obywatelskie, dlatego że ja osobiście zauważam pewne wypaczenia, jeśli chodzi o interpretację demokracji bezpośredniej w Polsce. Są ugrupowania na przykład, które uważają, że demokracja bezpośrednia powinna funkcjonować tylko na szczeblu państwowym. I to jest błąd. Zapominają o samorządach. Albo są ugrupowania, które z kolei uważają, że demokrację bezpośrednią można wprowadzić w parlamencie z dnia na dzień. To też jest błąd, bo demokracja bezpośrednia musi się rozwijać. My się musimy uczyć tej demokracji bezpośredniej, dlatego też nie zgadzam się z różnymi ugrupowaniami albo z politykami, którzy uważają, że Polacy już są wyedukowani. Nie. I dlatego ta broszura jest tak ważna. Są też ugrupowania albo pewne kierunki polityczne, czy politycy, którzy uważają, że sprawę można załatwić na przykład jednorazowym referendum. I już mamy demokrację bezpośrednią. Tak nie jest. Dlatego edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, a poza tym trzeba wziąć też pod uwagę to, że ten podręcznik to jest taka lektura może pomocnicza, po którą zawsze warto sięgnąć, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo chcemy coś sprawdzić. Czyli z jednej strony należy tą broszurę traktować jako podręcznik, jako lekturę do szkół, a z drugiej strony właściwie jako, powiedzmy, publikację, lekturę pomocniczą, nie tylko, bynajmniej nie tylko w skali oświaty, ale również bardzo byłaby przydatna dla wszystkich ruchów obywatelskich, które przynajmniej uważają, że są zwolennikami i promują demokrację bezpośrednią. To myślę, że też bardzo wartościowe, żeby właśnie mieć taki podręcznik, czy właśnie taką wskazówkę gdzieś pod ręką, zwłaszcza jeśli na co dzień się zajmujemy jakimś tematem. Sama tutaj obok siebie mam właśnie książki i najbliżej zwykle są jakieś słowniki, bo to są rzeczy, do których gdzieś tam naturalnie najczęściej sięgam. Już po części też pan odpowiedział na moje kolejne pytanie, ale chciałam się jeszcze dopytać, jaki jest cel powstania tej broszury? Oczywiście ten główny to ten cel edukacyjny, ale przecież nie tylko. Ja bym powiedział jednak edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, szeroko pojęta edukacja społeczeństwa, ponieważ my właściwie w Polsce mamy problem, jeśli chodzi o władzę. I ten problem istnieje w Polsce już według mnie od około 200 lat, dlatego że ta władza zawsze kojarzyła się tam z czymś obcym albo z czymś odgórnym. I dlatego tutaj jest kwestia zmiany myślenia w społeczeństwie, po prostu zrozumienia przez ludzi, przez społeczeństwo, przez obywateli, że
są suwerenem, a państwo polskie należy do nas, do obywateli. Chodzi o to, aby ludzie zmienili ten tok myślenia, że istnieje społeczeństwo równoległe, my i wy. Wy jesteście na górze, my jesteśmy na dole. Aby zrozumieli, że istotą demokracji bezpośredniej jest właśnie to oddolne współrządzenie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest bardzo ważna, aby zrozumieć, że demokracja bezpośrednia to nie tylko ta funkcja współrządząca, ale również funkcja kontrolna. Dlatego, że mając pewne instrumenty w ręku, my nie tylko możemy współdecydować, ale jednocześnie możemy kontrolować tych rządzących. I to są takie rzeczy, to są takie po prostu mity, które należy obalić. Bo już ja spotkałem się z takimi stwierdzeniami, na przykład to my jeszcze mamy za nich rządzić. To nie o to chodzi. To zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi o tą funkcję kontrolną, czyli jeśli mamy do dyspozycji w ręku referendum, inicjatywę obywatelską i weto obywatelskie, to mamy po prostu tą możliwość kontrolowania rządzących. Krótko mówiąc, po lekturze tej broszury obywatel, młody obywatel czy starszy obywatel, obojętnie powinien zrozumieć, że rządzenie to nie jest jałmużna. Demokracja to nie jest jałmużna. To jest po prostu coś, to jest prawo obywatela. Czyli to wynika z samej zasady wolności, z samej zasady równości. Tutaj właściwie chodzi o taką refleksję po lekturze tej broszury, żeby każdy się zastanowił, o co właściwie chodzi i czy ja, jako obywatel Polski, jestem w stanie w jakim stopniu wziąć udział w tym procesie decyzyjnym, czy mi się to opłaca, czy warto, i aby każdy może miał szansę po lekturze w pewnym sensie utożsamiać się z państwem polskim i z samorządem. Czyli krótko mówiąc, celem broszury jest danie ludziom do myślenia, czym jest demokracja, a w szczególności czym jest demokracja bezpośrednia. Miejmy nadzieję, że właśnie takie refleksje po przeczytaniu broszury, pewnie nawet wielokrotnie, bo to też jest taka publikacja, do której się wraca, to te refleksje się będą pojawiać. Jednak żyjemy mimo wszystko w takim czasie pędu, XXI wiek, wszyscy gdzieś cały czas gonimy. I jak mielibyśmy mieć tylko takie te przysłowiowe 5 minut, żeby się na chwilę zatrzymać, i akurat chcemy zerknąć do fragmentu tej broszury, to od czego najlepiej zacząć, albo co wyciągnąć z tej broszury, taki ułamek chwili? Bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe pytanie i teraz mi się wydaje, że chyba jest najwyższy czas, żeby pokazać tą broszurę. Właśnie, właśnie. Żeby pokazać tą broszurę. 5 minut. Ta broszura właściwie jest tak krótka, że ja bym polecał wszystkim przeczytać od początku do końca, ale jeśli nie mamy ochoty, to najlepiej przeczytać, pani redaktor, początek i koniec, czyli jak to zwykle bywa, gdy się nie ma czasu ani ochoty na czytanie całej publikacji. Ja na przykład często czytam tak artykuły w prasie, czytam początek i koniec i wtedy wiem, czy się opłaca czytać resztę. Początek, a więc wstęp, który w tej broszurze nosi nazwę, co jest ciekawe, zamiast wstępu. Czyli to już jest może w pewnym sensie ciekawe. A na końcu polecałbym przynajmniej dwa rozdziały. Przedostatni rozdział dotyczy, jakie zmiany zaszłyby w Polsce. Oczywiście mam na myśli pozytywne zmiany, bo innych sobie nie wyobrażam, gdybyśmy wzmocnili, instrumenty demokracji bezpośredniej albo wprowadzili dodatkowe nowe instrumenty, skuteczne, funkcjonalne instrumenty demokracji bezpośredniej. I oczywiście rozdział ostatni, który zawiera te najczęściej pojawiające się pytania,
dotyczące tego typu demokracji i oczywiście odpowiedzi na te pytania, bo te pytania się ciągle powtarzają. Na przykład, czy Polacy dorośli do tego typu demokracji, albo jak ta, co to jest referendum, albo czy nie jest za wcześnie na wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To są, czasami to są pytania istotne, czasami to są pytania naiwne. Niemniej jednak ja wybrałem najbardziej powtarzające się pytania i spróbowałem udzielić na te pytania odpowiedzi. To jest może ten rozdział jest ciekawy, który czytając go może wzbudzić u czytelnika zainteresowanie. Wartałoby też oczywiście sięgnąć po rozdział, w którym opisuje zalety i wady, bo wady też demokracji bezpośredniej, bo demokracja bezpośrednia ma również wady, nie tylko zalety. Po co, aby dokonać własnej analizy korzyści i strat tego systemu politycznego, gdyby on rzeczywiście efektywnie funkcjonował w Polsce. A więc powtarzam, początek i koniec do Cieszę przeczytania. się. Cieszę się, że pan powiedział o początku i o końcu, bo mam wrażenie, że to są takie najbardziej z takim praktycznym wymiarem rozdziały tej broszury, bo ten początek właśnie zamiast wstępu nas trochę pobudza do takiego myślenia, bo tam jest, nie wiem, czy to można nazwać takim eksperymentem na sam start, ale myślę, że nas tak wprowadza jakby w ten świat myślenia i refleksji, a ten sam koniec jakby też wyniknął za to z praktyki, także ta broszura ma nie tylko taki teoretyczny wydźwięk, co bym chciała podkreślić, bo tak zwykle teoretycznie bardzo nam się kojarzą podręczniki, szkoła, edukacja, no ale tutaj, pomimo tego, że to słowo pisane, to jednak jest to oparte bardzo mocno na praktyce, no i też myślę, że w ten sposób będzie się łatwiej uczyć i łatwiej właśnie demokrację bezpośrednio wdrażać i praktykować. Miejmy nadzieję, bądźmy optymistami. Tak. Myślę, że tutaj właśnie tak optymistycznie tym razem, bo nie zawsze nam się tak udaje, będziemy kończyć, a na kanale lub bezpośrednio na pewno jeszcze nie raz wrócimy do tematów związanych z demokracją bezpośrednią. Miałam też tę przyjemność tu z panem profesorem nieraz rozmawiać, także myślę, że zachęcam do tych rozmów, które już się w międzyczasie pojawiły, bo one gdzieś też oscylują wokół tych tematów, które w tej broszurze są, bo wszystkim tutaj nam w instytucie taka myśl przewodnia demokracji bezpośredniej przyświeca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No i tak na koniec jeszcze zupełnie przypomnę, że broszurę można w tym momencie pobrać z naszej strony internetowej, czyli lubbezpośrednio.pl i do zobaczenia na kanale. Do zobaczenia.